Siemano, witam na kanale Don Diego TV. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować Wam, widzom, za to, że jesteście ze mną od samego początku tworzenia tego projektu, no, który notabene razem z moją ekipą montażową tworzymy od podstaw, od zera, więc trzymajcie kciuki za to, żebyśmy robili to coraz lepiej, coraz bardziej profesjonalnie, bo i Wy na tym skorzystacie bardzo mocno. A tymczasem zabieramy się do roboty. To już piąty odcinek z serii Techniki Walki Okiem Don Diego, a w nim rozkminimy kopnięcia okrężne. Spojrzyjcie na nie moim okiem. Zapraszam. Wyprowadzając kopnięcia okrężne, można powiedzieć, że tak jak w przypadku ciosów sierpowych, skupiamy się na bocznych strefach ciała. Z tym, że tutaj mamy troszeczkę większy zakres, jeżeli chodzi o wysokość zadawania tych ciosów. Czyli możemy atakować od stóp do głów. W pierwszej kolejności zajmiemy się najniższym kopnięciem okrężnym, czyli wycinka, podcinka. Charakterystyczne dla niej jest to, że możemy stosować tą technikę w każdym momencie akcji, czy to na początku, czy na końcu, czy nawet w środku akcji, a jej zadaniem jest wytrącenie przeciwnika z równowagi po to, żeby rozsypała się garda, albo najzwyczajniej w świecie po to, żeby posadzić kogoś na dupę bez knockdownu. Podnosimy się odrobinę do góry, tak? Ale jeszcze to nie jest klasyczny low kick. Przechodzimy do low kicka celowanego w łydkę. Tą tendencję stosowania tego ciosu zauważyłem w mieszanych sztukach walki, w MMA. Zawodnicy tam, tak na dobrą sprawę, często pastwili się nad swoim przeciwnikiem, uderzając taki bardzo niski low kick, co powodowało bardzo duże uszkodzenia, często tak naprawdę też kontuzje przeciwnika. I mimo tego, że to jest bardzo brutalna technika, jest dozwolona w walce i działa. A skoro jest dozwolona i działa, to znaczy, że warto ją stosować. Następnie na warsztat bierzemy klasyczne low kicki, czyli kopnięcia okrężne na udo. Ja nie jestem specjalistą w tym temacie, bo jestem full kontaktowcem, czyli kopiemy od pasa w górę, ale zauważyłem fajne zależności. Można kopać na nogę wykroczną, na nogę zakroczną i tak jak w tej w pierwszym przypadku zazwyczaj jest to MMA, zazwyczaj jest to Muay Thai i K1, gdzie zawodnicy wręcz pastwią się nad tą nogą. W tym drugim przypadku przywołam walkę Marka Piotrowskiego z Robem Kamanem i właśnie Marek jako full kontaktowiec już u schyłku swojej kariery podjął walkę w tej formule i Rob Kaman pastwił się nad jego nogą zakroczną i dochodziło do tego, że Marek już schodząc z narożnika nie siadał na krzesełko, bo jak sam mówił, jak usiądzie, to nie wstanie. Wycinki, low kicki oraz te niskie kopnięcia na łydkę możemy stosować tak na dobrą sprawę po przechwycie nogi przeciwnika. Gdy przeciwnik kopie, przechwytujemy i wtedy staramy się kopać na udo, na kolano albo po prostu wycinać przeciwnika, co jest dla niego bardzo deprymujące, ponieważ pada na glebę, musi się podnieść i chyba najbardziej widoczne jest to w Muay Thai, najbardziej popularne i działa. Następnie na warsztat bierzemy klasycznego middle kicka czy roundhouse'a, jak zwał tak zwał. Chyba najczęściej stosowana technika w full kontakcie, no i w ogóle w wielu formułach walki. Skupiamy się tak na dobrą sprawę na bocznej strefie tułowia przeciwnika, czy to z jednej, czy z drugiej strony. Obijamy sobie żeberka, obijamy sobie wątrobę i często doprowadzamy przeciwnika do niezdolności, tak? Bo kto jest trafiony na wątrobę czysto, czy na żebra, no to zazwyczaj nie jest w stanie kontynuować walki. Taką inną odmianą middle kicka będzie, jak ja to nazywam, taki middle kick ciosany, pod łokieć. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, jak kopał właśnie Marek Piotrowski, tak? Często w full kontakcie się stosuje to, że nie kopie się tak jakby od boku w tułów przeciwnika, tylko staramy się zmieścić naszą nogę między łokieć a talerz biodrowy. Wiadomo, jest narażenie na to, że trafimy na łokieć i uszkodzimy sobie stopę czy nogę, ale tak samo w drugą stronę to działa, gdy dobrze trafimy, no to po prostu nokautujemy przeciwnika. Inną odmianą middle kicka będzie kopanie go po przekroku czy po przeskoku. Chodzi w tej technice o to, żeby nogę wykroczną napędzić mocno do kopnięcia, po prostu żeby to kopnięcie było uderzone z pełną energią. Przez co się albo robi przekrok, albo przeskok, odkręca biodro, napędza nogę i często ta technika może nokautować. Teraz przechodzimy do najwyższej formy kopnięcia okrężnego, czyli high kick. Jako prawdziwy full kontaktowiec uwielbiam tą technikę.
technikę, często stosuję ją w swoich walkach, bo uważam, że przynosi wymierne korzyści, wytrąca przeciwnika z równowagi mocno, a czasem można zrobić spektakularny knockout. I jeśli o knockoucie już tutaj mowa, no to warto przypomnieć walkę Arka Wrzoska z Bardem Harim. I tak na dobrą sprawę Arek był, no już powiedzmy, jedną nogą w zaświatach, a nagle wypalił lewy haj, trafił w głowę i pozamiatane. Fenomenem dla mnie, jeżeli chodzi o sporty walki, był Ernesto Host, który potrafił kopać high kicki z pół dystansu, tak na dobrą sprawę. Albo robił sobie troszeczkę miejsca, albo odpychał delikatnie przeciwnika i kopał naprawdę mocne high kicki, które zazwyczaj trafiał na kark, ale przez to po prostu kończył walkę i nie było co zbierać zawodnika. Kopnięcia okrężne można też stosować jako zmyłkę przed innymi ciosami, czy to kopnięciami, czy technikami bokserskimi. To spowoduje, że zawodnik albo się zamknie za podwójną gardą, albo najzwyczajniej w świecie ułoży ręce tak, że zrobi miejsce, my to wykorzystamy i wtedy stosujemy czy kopnięcie, czy technikę ręczną. Ostatnie kopnięcie okrężne, jakie weźmiemy pod uwagę, to będzie kopnięcie Tornado Kick, a dokładnie kopnięcie okrężne po obrocie, czy po jednym, czy po dwóch obrotach. I tutaj chyba takimi najbardziej wyraźnymi postaciami będą Raymond Daniels czy Venom Page, którzy w swoich walkach no mega świetnie, mega w timing stosowali te kopnięcia i bardzo często kończyli tym kopnięciem walkę. Kończąc ten odcinek, chciałbym zwieńczyć go cytatem, który ma wspólny mianownik z ostatnią walką Arka Wrzoska z Badrem Harim, a dokładniej chodzi mi o cytat Rockiego Balboa, który mówił, że nieważne jak mocno bijesz, ważne ile jesteś w stanie przyjąć i iść dalej, ile jesteś w stanie znieść i iść do przodu. Tak się wygrywa. Na dzisiaj mamy wszystko. Następny odcinek z serii Techniki Walki Okiem Don Diego już za tydzień. Nie przegap, a żeby tak było, like, subik i bijemy w gong. Pozdro. Projekt został zrealizowany we współpracy z wypożyczalnią samochodów Odkryj Auto oraz firmą Game Over Cycles, która jest właścicielem marki odzieżowej Godswear. W pierwszej kolejności... Albo na łydkę, albo konano. I tak na dobrą sprawę... Nie wiem.